Dzień dobry. Ale tu jasno w tym pokoju. Jesteś na tych, na pokebodach, cieszysz się? Kurwa. Blokowało mi się krzesełko. Problemy były w tej grze. Wiecie, jakie były problemy w tej grze? Że... Weź się przywitaj chociaż. No, patrzcie, Nel nie robimy. Ale Nelnia. Dobra. Musiałem drugi raz Pokémona grać do tego momentu, więc... Ej, możesz wieszak... Kur... Co jest z moim kursorem? Możesz nie być wieszakiem? Patrz. Ej, nie, serio, tak jakbyś mogła, to bym popowiadał im coś, a tak się nie mogę skupić, bo się boję. Patrzę na ciebie. Tak, zaś mi to. Żebyś się przywitała. Powiedz, elo. Widzisz? No, plujesz na wszystkich. Nie no, to chodź. To jednak chodź. To chodź jednak. Dobra. Mniejsza z tym. Mam tak... Te same Pokémony, PJ'a i Bulbazaura. To jest uwarunkowane tym, że miałem wcześniej ogólnie ten emulator GBA, który był na 32-bitowe Windowsy. Ja mam Windowsa 64-bitowego, dlatego musiałem pobrać właśnie tego emulatora, żeby nie było żadnych problemów na przyszłość. Tutaj tych trzech ogólnie ogarnęliśmy. Ej, zamknij do drzwi od domu. Nie, tu. Możesz zamknąć. Dzięki. Poradzisz sobie? Ej! Tak. Dobra. I do tego mam po 15 levela. Wkrótce, w tym odcinku obstawiam, że będą ewoluować moje dwa Pokémony, czyli właśnie PJ i Bulbasaur. Miałem też taką rozkminę, czy tego nie zrobić, ale nie, postarałem się po prostu wrócić do tego samego momentu, że troszeczkę mam bardziej ewoluowane Pokémony, to bardziej zasługa tego, że chciałem zrobić pewien taki zabieg. A wiecie jaki? Bo jest opcja, żeby mieć bardzo wczesnym stadium gry, czyli za niedługo, czyli właśnie jak będziemy w tej jaskini, to się chyba nazywa Empty Moon, nie wiem jak to się nazywa, no ta jaskinia, która będzie zaraz, tak? Nie wiem co się z nią dzieje teraz. Ona wróciła? PJ16. Chyba zaraz ją będę musiał upilnować. Ale no, idziemy tutaj właśnie w stronę Poké Center i za Poké Center będzie właśnie jaskinia. I my tam właśnie zmierzamy. Zaraz wam powiem wszystko. Ej, co? Wszystko dobrze? Bo tak nie wracałaś. A mogę zostawić już w drzwiach? No, chyba twoja mama musi jakoś wejść. No ja je otworzę przy tym. Dobra, nieważne. Bo miałem też opcję, żeby nie łapać tego PJ-a, tylko złapać właśnie Nido Rana, wersję męską to bardziej. I jakbyśmy byli w tej jaskini, to ogólnie tam fabularnie i tak dalej zdobylibyśmy coś takiego, co się nazywa Moonstone. A Moonstone jest właśnie potrzebny do jakiegoś Clefairy, żeby ewoluować na kolejną formę, czy właśnie do Nido Kinga albo Nido Queena, bo niektóre Pokémony albo ewoluują przez level, albo ewoluują przez właśnie kamień. Jeśli ewoluują przez kamień, to nie mogą wtedy poznawać TM-ów. Nie mogą poznawać TM-ów i nie mogą poznawać, znaczy ruchów, a TM-y musimy im dawać właśnie sami z siebie. Ale niekiedy to się właśnie opłaca, bo wyobraźcie sobie, że na takiego Nido Kinga możecie mieć na 16 levelu i on będzie cały czas dostawał większe statystyki, dużo bardziej jak inny Pokémon na tym levelu. No, kosztem tego, że nie będziemy miał tych ataków, a ataki będziemy musieli sami zdobyć, co nie jest jakoś bardzo trudne, a będziemy mieli naprawdę solidnego Pokémona, ale nie mogę tego Nidorana znaleźć. I koniec końców złapałem tego PJ'a i ten Bulbasaur miał troszkę dlatego wyższy level i PJ też, więc jestem troszeczkę bardziej tutaj rozwinięty tymi Pokémonami. Oj, mogę Kujka tak użyć. W ogóle będę musiał się zapoznać, jakie są dokładne statystyki tych ataków, co warto ogólnie używać, a do Pokémartu bym też mógł iść, bo nie mam chyba jakoś dużo przedmiotów. Boże, tych potionów, antidot, parę z healów i tak dalej. I z tego co wiem właśnie, bo są... Nie wiedziałem właśnie, w której trawce mogę mniej więcej znaleźć tego Nidorana. Na pewno wiem, gdzie mogę znaleźć tego Nidorana zaraz, ale myślę, że już jak znajdę go zaraz, to już mi się nie opłaca, bo nie po to levelowałem tego PJ'a, żeby go teraz zmarnować, ale taki już ogólnie zarys na Pokémony też mam i wiem, co niedługo będę łapał. Chyba. Nie wiem. Naprawdę. Dojdę na pewno do... W tym odcinku planuję dojść do tego. Do... Nie wiem. Też jakoś nie jestem jeszcze bardzo przekonany, ale wiem, co na pewno bym chciał. Tylko teraz mam jeszcze jedno wahanie, czy
opłaca się jednego Pokemona mi załatwiać. Mianowicie, jak już niedługo dojdziemy do tego właśnie Pokecenter, to możemy zdobyć za chyba tysiaka Magikarpia na 5 levelu. Jeśli tego Magikarpia dolewelujemy do 20 levela, to wtedy będziemy mieli Gyarados'a. Czyli właśnie, no wiecie chyba co jest Gyarados, to jest Pokemon, który ma... To jest właśnie dziwne, ogólnie z Gyarados'em też taki ciekawostkę mogę wam powiedzieć. Że ma typ lot. A on kurwa nie lata. Czajesz, Patrycja? Nie wiem, twórcy gry po prostu chcieli, żeby on był bardziej podatny na elektro. A mniej na grass. I tak jak ogólnie są Pokemony, jest dużo takich Pokemonów, którzy nie mają typu Dragon jako typ, bo właśnie Pokemon może mieć albo jeden typ, czyli na przykład, załóżmy, dam na to Charizarda. Charizard ma, dobra, weźmy od podstaw. Jest Charmander, on ma Fire. Charmeleon ma Fire. Charizard ma Fire i Flying. Wiecie, jakie ma na przykład ataki jeszcze Charizard? Ma typu właśnie Dragon. Tak samo Gyarados. Gyarados ma dwa typy. Ma Water i Flying. Flying to jest ogólnie tak dane z dupy, ale nieważne. Ale ma ataki, które są charakterystyczne dla Dragonów, mimo że sam Dragonem nie jest. Tak samo Aerodactyl nie jest Dragonem, ale właśnie ma ataki typu Dragona. Więc to, że jakiś Pokémon ma jakieś ataki, nie znaczy, że nim jest tym typem. Więc to takie dosyć śmieszne historyjki są tutaj, nie? Mendelnie najgorszą robię na 15. Quick attack. Ale w sumie też z jednej strony to nie chciałbym po raz kolejny brać sobie Nidokinga. Mimo, że statystyki ma naprawdę bardzo dobre i dużo osób poleca tego Pokemona. Ale chyba ja, jako wodny Pokemon, mogę właśnie zdobyć albo tego Gyaradosa, albo mogę coś innego zdobyć. A już nawet wiem co, Starmie. Albo potem, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jest Starmie i Stario, tak? Czy Stario i Starmie, nie wiem. Wiem, że ta druga wersja, ta fioletowa, ma jako drugi typ psycho. No i ma na serio takie ataki typu psycho. Więc... Quick attack chyba. Strasznie jest gorąco. O, i po tej walce będzie nam właśnie PJ ewoluował. Nie trafił? W następnym gymie, czyli właśnie w wodnym, też nie będziemy mieli jakichś wielkich problemów, ze względu na to, że to będzie gym wodny. A chociaż powiem, że jak właśnie grałem tym Charmanderem, to no, nie było łatwo. O, patrz. Ewoluuje mi. Dobra, i teraz zmieniamy sobie na Bulbazaura i jego też awalujemy. A, kurwa, co jest? Kurwa, te pierdolone skróty klawiszowe. Powiem tak, będę się starał ogólnie zapisywać to na dwóch slotach, ze względu na to, że wcześniej save'owałem to na jednym slocie i kiedy mi pierdolone tego crasha, to straciłem. Straciłem po prostu tego save'a i właśnie chcę to uniknąć, że będę save'ować na dwóch. Ale myślę, że i tak na tej wersji 64-bitowej, skoro ma Windowsa 7 64-bity, to nie powinno być takich problemów. A, i były ogólnie osoby, które się właśnie na tym filmie z Margonem pytali ogólnie w jaki sposób ściągnąć po prostu emulator i FireReady i tak dalej. No to nie ma nic w sumie trudnego, bo robicie co? Przechwytywanie monitora jest, tak? Mogę wam pokazać. Skoro chcecie. Boże, wpisujecie. GBA emulator PC. Dla bezpieczeństwa ogólnie wpiszcie albo 32 bity, albo 64 bity. 64 bit. I tam jakoś sobie znajdziecie, tak? Visual Boy, właśnie GBA emulator for Windows. Visual Boy Advance. No to właśnie. I to jest właśnie dla Pokemonów takich jak FireRed, jak Leaf Green, a same ROMy, czyli właśnie te pliki z grą. To właśnie wpisujecie, nie wiem, w Pokémon FireRed ROM USA.
Bo są wersje właśnie USA i na przykład Japan. To właśnie to, że będziecie mieli japońskie literki, a chyba tego nie chcecie, to wolicie, to bardziej... Albo są, nie wiem, po prostu bez tego już możecie wpisać po prostu ROM i domyślnie wam wpiszę amerykańską pewnie wersję. Fire Red, właśnie Leaf Greeny. Z reguły, a analogicznie, jeśli będziecie chcieli ROM. No piszcie ROM, bo to właśnie tak to się nazywa, te bliczki. Jeśli będziecie chcieli ogólnie Pokémony nowszej generacji, właśnie jak Heart Gold, jak Soul Silver, które są już bardziej takie w 3D-ku niż w 2D-ku i są generacją nowszą gier, to wpisujecie po prostu sobie, jak to się nazywało, NDS Emulator. Dobra. Ja polecam coś takiego jak... coś nazywa... Desmume. Coś takiego. Ej, kurwa, czemu mi nie przechwytuje? Czemu mi, kurwa, tego nie przechwytuje? O, dobra. Coś takiego. Coś takiego polecam. To jest emulator, na którym grałem w HeartGoldy i w Diamondy. Więc coś takiego polecam, a same ROMy też nie jest raczej ciężko ściągnąć. Wpisujecie sobie po prostu HeartGold, Pokémon, ROM. Macie, pobieracie, tyle. Potem wybieracie sobie po prostu pliczek, macie ogólnie też ustawienia na tych programach, nie są ciężkie, więc do ogarnięcia, nie? O i właśnie tutaj mamy ten Pokécenter, o którym wspominałem, tak? I tutaj ten typ... Możesz mi nie przeszkadzać, bo ja tu poważne rzeczy robię. Bardzo poważne. Dobra, leczymy Pokémony. I tutaj ogólnie jest ten typek, który tego Magikarpia podaje. Sprzedaje tylko naprawdę 15 rebelii, to jest trochę ciężko rewelować. A też nie wydaje mi się, żeby ten Gyarados był jakiś taki... No jest dobry na pewno, jest dobry, ale... Zobaczcie, hello! I tak, i on sprzeda nam Magikarpię za 500. O, dobra, za 500. Dobra, wchodzimy do tego właśnie Empty Moon. O, dobrze trafiłem z nazwą. Początkowo te jaskinie ogólnie nie wymagały od nas flasha, ale później trafimy na takie jaskinie, gdzie żeby się ogólnie poruszać gdziekolwiek, to będziemy potrzebować czegoś takiego jak HM05, czyli flash, co nam właśnie rozświetli ogólnie to wszystko bardziej. Bo będzie ciemno po prostu. Vine Whip, Sleep Power, tak, może. Nie wiem, czy właśnie Vine Whipem mi się opłaca bić tego Zubata. Ale ogólnie... o, wiecie, co jest ogólnie śmieszne z Zubatem? Że jeśli w Emeraldach... Pokémon Emerald, czy właśnie Ruby, Sapphire... w tych ogólnie wersji, gdzie jest Johto, tak? To chyba Johto było. Tak, Johto. Nie, kurwa, nie wiem. Emeraldy po prostu. Wiecie, o co chodzi. Trzecia generacja Pokémon. Będziecie mieli coś takiego jak Golbata, to jego nie możecie nauczyć Flaya. Jeśli będziecie mieli Pokémony HeartGoldy, to możecie go nauczyć Flaya. Nie ogarniam tego. A ogólnie też ewolucja samego Crobata, z Golbata na Crobata w... No widzicie, nie opłaca mi się Vine Whipem bić. Ewolucja z Golbata na Crobata jest o tyle śmieszna, że ja ewoluowałem chyba na 26 levelu już Crobata w HeartGoldach, bo wiecie, od czego to zależy? Od czegoś takiego jak szczęście Pokémona. A że mój Pokémon to był bardzo szczęśliwy, to ewoluował wcześniej. A niektórzy mieli takie przypadki, że na 40 level dopiero ewoluował. Teraz będzie, że demoralizuje ogólnie społeczeństwo. Nie, Patrycja? Ej. Ja to takich rzeczy nie robię. A twoją gumkę znalazłem ogólnie wczoraj. Wiesz? Właśnie, naprawdę, jeśli macie, jesteście już w tej jaskini na początku gry, gdzie ogólnie powinniście mieć takie 16 poziomy, 18, coś takiego. I możecie mieć Nidokinga, czyli trzecią ewolucję, no naprawdę w porządku, nie? No tylko, a Nidokinga możecie nauczyć nawet takich ataków. Właśnie są Pokémony, które możecie nauczyć wszystko.
Praktycznie, nie? Nie do Kinga możecie nauczyć Thunderbolta, nie? Jeśli Pokémon ma typ Dragon, czyli właśnie Dragonite, Dragonite, Dragon... No, to wiecie o co chodzi. To też ich możecie nauczyć Pokémonów typu Elektro, Pokémonów... możecie nauczyć właśnie ich ataków Elektro, wodnych, ognistych, czy trawiastych, to nie jestem pewny, ale możecie ich nauczyć bardzo wiele. Są wszechstronne rzeczy. Sleep Power. Poison Spring. Ale coś stało? Nie chcę. Jak to niedobre? Dobre. No dobre. O, bo ja mam historię. Kiedyś jak byłem ogólnie u lekarza, to lekarz powiedział mi, bo byłem przeziębiony, tak? I chciałem zwolnienie ogólnie i tak dalej. To lekarz wiedział, co mi powiedział, żebym pił łąże miotową, bo z miotem. To postawił mnie na nogi. Nieźle, co? Lexit. Bo się wyleczył od razu na nim. Może do centrum to nie mam daleko. Ale no, po tej walce już ewoluuję. Może taki krótszy odcinek po prostu zrobię. Będziesz chciała się długo przejść? To fajnie, bo ja też. Ej, tylko nie chcę mi się znowu iść do tego, na zalew. Do lasu. Może być? Ta co wymagająca, że ciepłego to nie pije. Gdzie co się dzieje z tą polską młodzieżą? Ci młodzi ludzie te tady demoralizują. Są stacy zdemoralizowani, tak wybrzydzają. Kawy to tylko ze spienionym mlekiem co robią. Będą piły. Szanują się. Ale nie, fajnie, że po prostu dwie godziny gdzieś nadrobiłem do Pokémona, ale no czegoś się nie ma. No, film. Nie, no sam też dla siebie chciałem po prostu nagryć to, więc... Dobra, i mamy już dwa Pokémony na drugiej ewolucji, Pichotto i Iwozaury. Może po prostu sprawdźmy je tak orientacyjnie, jakie mają ataki i ile one zadają. Czy bo jakie to wiemy. Tak, 65. Szansa na trafienie 95. Zada atak, czyli zmniejszenie właśnie tego trafienia przeciwnika. Gust 40. O, aż tak dużo to nie ma. 100. Quick attack 40. Aha, czyli jeśli będę mógł używać, to lepiej quick attack. Dobra, będę wiedział. Chyba, że właśnie przez sam typ flying, to będę używał właśnie Gusta. Iwozaur. Grass. Poison. I jeszcze tutaj... Dobra, Tackle 35, Lexit, nie wiadomo ile, Vine Whip 35. To nie są jakieś w sumie dobre ataki. Dobra, myślę, że zakończę to po prostu nagrywanie i tam jak coś, to się tam niedługo zobaczymy. Ja znowu zewoluowałem do Pokémony, sobie doszliśmy ogólnie do tego Empty Moon, więc no, cześć. A, jeszcze tu mnie zupę pije. To jeszcze sobie go zabijemy. I uzało. I Iwozaur chyba z tego co wiem to będzie na 30... To na pewno od 32 do 36 będą ewoluowały. Nie wiem, to są jakieś zmienne. Jeden, bo wiecie, Blastoise na przykład wchodzi na 30 którymś, 34 załóżmy, czy 36, nie mam pojęcia. Zmienne, których nie znam dokładnie. Dobra, dzięki za oglądanie, cześć.